Panowie, nie wygląda to dobrze. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Samochód jest absolutnie kapitalny, ale no niestety jakość jego według zdjęć, które dostałem, będzie przy nim dużo roboty. No i sprawdźmy tego nieszczęśnika. Jak wygląda nasze auto dzisiaj do naprawy w RestoTune? Wygląda, jakby to było auto młodocianego driftera, który postanowił jednak po raz dziesiąty nie naprawiać go. Tutaj widzimy jakieś nieudane malowanie, chyba miała być to cyfra 5. Z tyłu mamy jakieś takie oklejenie, no samochód już zeżarła rdza. Wygląda tragicznie, chociaż felgi są w całkiem niezłym stanie, zobaczcie. Tu jakieś solidne odrapanie, jakby tygrys to odrapał. Nie, ale to są uprzednia felga i idealna praktycznie. Hamulce, tragedia, jeśli chodzi o tarczę. Zderzak do wymiany, lampy do wymiany, przednia szyba, maska, wszystko do wymiany, z zewnątrz. Tak to wygląda z zewnątrz. To teraz zobaczmy, jak wygląda w środku. Uła, no zobaczcie na to. Środek samochodu wygląda ok, ale chodzi mi tutaj o mechaniczne uszkodzenia. Karoseria to wiadomo, że padaka, bo widzieliśmy. Jeden amortyzator ostał się w całkiem niezłym stanie. Prawy tylny, zobaczcie sobie, praktycznie nieuszkodzony. Ale tak, hamulce, tragedia. Koła, tragedia. No, w okolicy 20% uszkodzeń na każdym kole. Prowadzenie 93% uszkodzeń, silnik 100%, sprzęgło 92%, czyli wszystko do wymiany. No i skrzynia biegów 50% uszkodzeń i tak samo przełożenie napędu 50%. Dużo będzie naprawy? Odpalmy furę? Zobaczmy. Czekaj, czekaj, bo ona na biegu. Cała się jakoś dziwnie trzęsie. Co się tutaj... Daje gaz do końca, ale ma jakieś takie przerwy w okolicy 4000 obrotów. 4500 obrotów, jakaś taka przerwa jest. I to też nie zawsze, także coś z silnikiem jest nie tak, no. Uszkodzony w 100%, więc nie ma się co dziwić. Dobra, ruszamy. Patrzcie, teraz nas sprzęgle dodaje gazu. Dziwna sprawa. Kurde, nie mogę stąd wyjechać. Cholera. Ale tragedia. Kurde, ogrodzenie żeśmy rozwalili gościowi, którego, od którego kupiliśmy ten złom. Nic, trzeba go jakoś zabrać do chaty. Grunt, że jedzie do przodu. Chociaż uszkodzenia, jak widzicie, solidne są. Dobra, jedźmy. Ale nie buja śmiesznie. Dobra, powoli tutaj. Nie wiem, jak z hamulcami. To jest, ja wcisnę gaz do końca, to jest, zobaczcie. On się tak rozpędza, tu mam, zobaczcie, widzicie, dodaję gazu. Tu mam gaz do końca, to jest jego maksymalne przyspieszenie obecnie. Osiemdziesiąt kilometrów na godzinę. Buja nim strasznie. Ale w miarę dobrze trzyma się drogi, to znaczy nie lata na boki, to dobrze. Czy kierownica... No bo właśnie, niby to prowadzenie mamy uszkodzone, ale... Kierownica lekko skręcona. Także no widać, że coś tutaj nie gra. Nie wiem, czy podjadę pod tę górę przed nami. Jedziemy prosto do mojej zamkowej chaty. Obroty spadają. Będziemy musieli... Patrzcie, to wcale nie jest jakaś hardkorowa górka. To jest taka normalna górka, normalny podjazd. Obroty spadają, prędkość spada. Jedziemy na dwójce. To nawet nie jest jakaś piątka czy szóstka, to jest dwójka. Tragedia, tragedia. Nie wiem, co z tym samochodem zrobimy, no ja myślę, że skoro jest to BMW E36, to powinniśmy zrobić na drifcik, jak myślicie? No, panowie.
panowie, nie wygląda to dobrze. Skręca sam na prawo jakby. Ale to dopiero jak wjechaliśmy na szuterek. O nie! Kurde, co oni nie wiedzą, że ja muszę cię pół godziny rozpędzać? Jedź, jedź BMW. Dobra, zobacz. Zawieszenie, katastrofa, totalnie siedzi. Ale chyba podjedziemy, na tej jedynce się dowleczemy, wygląda na to. Tylko, mówię, puszczam kierownicę i zobacz. Ja już zaraz koniec tych męk. Dojeżdżamy powoli do szczytu góry, a na szczycie tej offroadowej góry jest mój domek zamkowy. I tam furę doprowadzimy do porządku. I najpierw zaczniemy sobie od blacharki. Zobaczcie, jak fura wygląda, gdy wróciła sobie od blacharza. No i to jest piękne. To jest piękne. Trochę jeszcze za mocno siedzi, ale spokojnie. My tutaj naprawimy zaraz zawieszenie i części mechaniczne powymieniamy. Na razie naprawiona jest tylko buda. Wybierzemy sobie jakiś kolor. Może postawmy na klasykę, weźmy w czerni. Felgi możemy dać takie ciemne. I kurde, bo wyjdzie nam taka gangsta, ale spokojnie, wybierzemy do niego jakieś oklejenie od jakiegoś designera za chwilę. Nie wiem, czemu tak skacze, ale no dziwnie się zachowuje, będziemy musieli sobie to zaraz też poprawić. Myślę, że fura będzie doskonała do driftu, dlatego sobie do driftu ją przygotujemy. Dajemy nowe hamulce, może nawet klatkę bezpieczeństwa sobie zamontujemy, a co? Będziemy mieli taki stabilny, bezpieczny do driftu samochód, no nie? Dajmy sobie tutaj, o, czterobiegową skrzynię biegów. Ja myślę, że powinniśmy tu zainteresować się jakimś co najmniej 3-litrowym motorem do tego samochodu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy w swapach. O, proszę bardzo, mamy też bodykit. Instalujemy. Fantastyczne poszerzenie, które doskonale będzie nam pasować do tego samochodu. Mamy bodykit Rocket Bunny. Do tego sprawdźmy sobie, w standardzie ten samochód ma już 3,2 litra. To jest wystarczająco do driftu. Tutaj mamy 3-litrową rzędową szóstkę, ale uturbioną. Może byśmy coś takiego wrzucili. To wygląda jak silnik od Supry. Tutaj mamy posłuchajmy zresztą tych silników. Standardowy silnik już jest bardzo przyjemny, jeśli chodzi o charakterystykę do driftu. Tutaj mamy Twin Turbo 2,6 litra, zbyt agresywny do driftu. V8 4-litrowa. No byłoby pięknie. I tutaj mamy, no w sumie dość agresywny też silnik, jeśli chodzi o charakterystykę do driftu. Spoilery. O kurde, hardcore. Ty, a ten jest bardzo fajny. To jest standardowy, okej. Tutaj mamy jeszcze taką kaczkę. Ja bym dał standardowy. Chociaż ten też pasuje, no nie? Akurat mam zasłaniam. O, zobaczcie, ten też tak nawet pasuje. Ale standardowy to standardowy, wygląda bardzo fajnie. Dobrze, robimy sobie to, wymieniamy felgi. Oj, tutaj wybór felg. Trochę mi to zajmie, zanim coś dobiorę. Bardzo fajnie wygląda fura z przodu. Zobaczcie, z tym takim grillem i z tym takim dolotem od dołu, ekstra. Dobra, posłuchajmy, jak brzmi z różnymi wydechami. Ten dźwięk mi się bardzo podoba. Najlepszy ten standardowy jakby, no nie? Kurde, dobra, zostaniemy przy standardzie, bo najfajniej brzmi. Wrzucamy sobie tutaj więcej mocy. I zobaczymy, na ile nam się uda stuningować, ale bez doładowania. 622 konie, kurde, hardcore. Dobra, elegancko, ale ta felga z przodu dam największą, z tyłu dałem trochę mniejszą, żeby wiesz, było więcej do upalania.
jak już fura wygląda sobie po tuningu driftowym, po odnowieniu. Słuchajcie, pod koniec tego odcinka pokażę wam wystawy samochód na sprzedaż, więc jeśli ktoś będzie chciał sobie mieć dobrze skonfigurowane auto do driftu na kierkę w Forzie Horizon 5, to będziecie mieli szansę zdobyć ten samochód, jeśli oczywiście ktoś wcześniej was nie uprzedzi. A teraz pokażę wam, jak samochodem się jeździ, jak brzmi. No, wygląda to już wiadomo jak, ale driftuje się nim fantastycznie. Brakowało mi w Forzie Horizon 5 tego body kitu i na szczęście niedawno go dodali, dlatego możemy się cieszyć BMW E36 taką, jaką zapamiętaliśmy chociażby z Forzy Horizon 4. I proszę bardzo, nasz odnowiony w Resto Tune BMW E36 M3 gotowe do driftu. No a jak żeby do czego? No przecież to już oczywiste, że ten samochód musi być do driftu. V8, 4 litry, bez dodatkowego doładowania. Nic, tylko brać i driftować, moi drodzy. Fantastyczne auto, świetnie brzmi. I okazuje się, że ma całkiem niezłą prędkość maksymalną na tym tuningu, bo tam w okolicach 360 km na godzinę. Czterobiegowa skrzynia biegów. Głównie tutaj będziemy driftować na dwójce, bo mówiłem, nie mamy tutaj dodatkowego uturbienia, wzmocnienia mocy tego samochodu, doładowania. Mamy tylko ten standardowy tuning. Słuchaj, nie wiem, czy to jest, czy można go nazwać standardowym, skoro zrobiliśmy słapa. Ale wiecie, no nie dawałem do jakiegoś dodatkowego doładowania, nie? Żeby ten silnik był taki elastyczny i przyjemny do driftu. Ale przez to też mamy mniej mocy szczytowej. Więc jakbyśmy chcieli na trójce podriftować, no to da się, ale już jest to tak na marginesie wytrzymałości tego silnika. Ponieważ mamy tutaj czterobiegową skrzynię biegów, to może się wydawać, że dwójka to jest trochę taki, no, niski bieg do driftowania, ale ta dwójka jest tutaj bardzo, bardzo długa. Tak, w niektórych samochodach musielibyście wrzucać czwórkę, trójkę, a może nawet czwórkę, żeby polecieć z taką prędkością jakiś tam drift. Mamy tutaj bardzo fajny moment obrotowy i V8 czterolitrową, dlatego spokojnie na tej dwójce możemy sobie uciągnąć ten ślizg. Nie musimy często zmieniać biegów podczas tego driftowania, ale też ta prędkość, czy może gładkość zakrętów jest tutaj limitowana dla tego samochodu. To znaczy, bardziej gładkie zakręty mogą być problemem dla niego, żeby pojechać je na trójce na przykład, a dwójka będzie zwyczajnie za krótka czasami. Ale tak jak do miasta gdzieś sobie polecimy, lub takie zakręty jak tutaj, moje ulubione do driftowania, to jak najbardziej sobie w tym samochodzie poradzimy. Driftuje się na widoku z kamery ze środka jeszcze lepiej niż na tej kamerze zewnętrznej, także polecam wam trenować sobie właśnie w ten sposób. Pokazywałem wam tą kamerę zewnętrzną, no bo tutaj wiadomo, że dużo fajniej ten samochód wygląda z zewnątrz, jeszcze ten dym spod opon i wszystko. Ło! Za dużo golfów mi tu wyjechało.
Jak będziecie sobie driftować, to nie musicie często kopać ze sprzęgła, bo widzieliście, tutaj nie ma, znowu mówię, tutaj nie ma doładowania, więc wystarczy sobie po prostu ten gaz cisnąć do końca i samochód sam wejdzie nam na obroty. Jak mamy silniki z małą pojemnością, to wtedy warto kopnąć ze sprzęgła w niektórych samochodach, ale tutaj nie ma takiej potrzeby. O, i można sobie na niskich obrotach nawet ładnie ślizgnąć na jakimś zakręcie. Prędkość obrotowa na kołach jest odpowiednia ze względu na długie biegi i będziecie sobie tutaj driftować albo dwójką, albo jedynką. To znaczy, jedna osoba będzie. No i tu na przykład jedynka. I cyk. Ło! Wygląda sobie BMW E36 po odrestaurowaniu. No, trzeba przyznać, że to malowanie zrobione jest naprawdę fajnie, pasuje, ale też nie ma tutaj za dużo rewelacji. Po prostu jest tak, jak powinno być. Podoba mi się, nie wiem jak wam, dajcie znać w komentarzach oczywiście. A jak już robicie komentarz, piszecie komentarz, to zostawcie łapę w górę oraz suba. A my idziemy na aukcję. No, mam nadzieję, że już działają. I tak naprawdę sprzedaż zaczniemy od Dodge'a Chargera z poprzedniego odcinka, bo na poprzednim odcinku nie udało się wystawić tego samochodu na sprzedaż, dlatego że aukcje nie działały przez długi czas w Fordzie. I słuchajcie, dajemy tutaj wysoką cenę, bo to jest samochód odcinkowy, 20 milionów kredytów dajemy na 24 godziny. Jeśli się nie sprzeda ten samochód, to po prostu wystawię go ponownie. 20 milionów kredytów, chyba jak go sprzedam, to nie będę miał kopii w garażu. Także jest to dość unikalny samochód. I proszę bardzo, tutaj też możemy samochód wystawić za 20 milionów. Bardzo dobrze, oczywiście wystawiamy i dajemy na 24 godziny. Także oglądając ten odcinek, możecie sobie wylosować dwa samochody. No nie? I teraz jeśli chcecie wyszukać ten samochód, to musicie w wyszukiwarce wpisać mój nickname i powinny wam one wyskoczyć. Zaawansowane wchodzicie, ok. O, tutaj jest, gamer tag. Wpisujecie, mów po ludzku V12. I macie dwa samochody, wpisujecie po prostu mój nick, mów po ludzku V12. I są dwa samochody dostępne do zakupu. O, aha, dobra, tutaj jest, myślałem, że ktoś już wykupił. Bierzcie jak swoje, odbudowałem specjalnie dla kogoś z was. Także dzięki wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, hejas.